Dzień dobry Państwu, byłem w samolocie, więc w niedzielę w trakcie lotu przemiłego, wspaniałym lotem z Warszawy do Chicago byłoby ciężko robić vloga, więc jestem teraz już z powrotem u siebie na własnych śmieciach, szybko, bo tematów jest dużo, rozmów było wiele i mam nadzieję, że będą to tematy Państwa interesujące. Zaczynam od Patryka Szymańskiego, byłem na gali Ring Club Professional. Bardzo ładnie zorganizowana gala, ponad 1000 widzów, 1200 czy 1300 widzów. Organizacyjnie wszystko dopięte na ostatni guzik, także na pewno to dobrze wyglądało. Fajne występy Gadzielika, fajny występ Patryka Szymańskiego, do którego przychodzę w tej chwili już, ponieważ sporo głosów jest, że przeciwnik Patryka nie nadawał się, żeby być z nim w ringu i tak dalej, i tak dalej. No tutaj od razu przechodzę do tematu numer jeden, ponieważ no, tematem numer jeden tejże gali w Poznaniu, a właściwie tematem, na który ja chcę, do którego się odnieść, jest fakt, że koncentrujmy się na tym, jak walczy Patryk Szymański w tym konkretnym przypadku. Oczywiście inne mam wymagania i będę miał inne wymagania w stosunku do pięściarzy zajmujących pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsce, czy dziesiątkę światowego rankingu i z kim walczą. Natomiast zupełnie inne wymagania w stosunku do Patryka Szymańskiego, który nie jest w pierwszej dziesiątce rankingu, który zmienił trenera, do tego trener, którego ma, nie mógł stanąć w jego narożniku, więc trzeba było szukać zastępców i w tym momencie wystawianie Patryka na kogoś, kto jest jakimś pięściarskim killerem albo zaspokajałby żądania kibiców, są zupełnie kompletnie bez sensu, dlatego że ja w każdym razie, mam nadzieję, że większość tych kibiców, którzy lubią, dla których ważnych jest dobro polskiego boksu, interesował, jak zaprezentuje się nowa wersja Patryka Szymańskiego. Zaprezentowała się w porządku moim zdaniem, na pewno silniejszy fizycznie, co było jego problemem. Wzmocnienie fizyczne oczywiście przeszkodziło temu, żeby ten timing, żeby to wyczucie dystansu było takie, jak chce Patryk Szymański, zresztą mówi to w wywiadzie, którego mi udzielił zaraz po walce w Poznaniu, więc no wszystkiego naraz się nie da zrobić. Te treningi trwały, o ile się nie mylę, te nowe przygotowania w sumie nieco ponad 3 miesiące, nie wymagajmy cudów po 3 miesiącach. Do tego nie wymagajmy cudów od 24-letniego chłopaka. I tutaj ważna sprawa i nie bez kozery rzucam tą liczbę, ponieważ jak popatrzymy na ranking boksreka, który czasami jest przydatny, czasami nie, akurat w tym przypadku jest przydatny polskich pięściarzy bez podziału na kategorie wagowe, no to w tej pierwszej dziesiątce 11 Patryk jest zdecydowanie najmłodszym pięściarzem. 24-letni Patryk Szymański jest minimum 4 lata młodszy od najmłodszych pozostałych na tej liście, jak na przykład Babyface. Nie to, że Adasiowi Kownackiemu wypominam te 28 lat, czy na przykład Stryczu Soleńskiemu, który również ma te 28 lat, ale każdy doskonale zdaje sobie sprawę, co oznacza 4 lata w boksie. Jeśli Państwo sobie nie zdają sprawy, no to jest wieczność, więc z tego chociażby powodu rozwój Patryka Szymańskiego, pięściarza tej nowej polskiej generacji liczącej się w światowym boksie, bo jak mówię, no, w swojej kategorii wagowej, w tej, której jest obecnie, może będą pewne zmiany, ale o tym powie już Patryk Szymański, jeśli uzna to za potrzebne, to w przyszłości na pewno ma sens patrzeć na wszystko, co jest związane w tej chwili z Patrykiem Szymańskim, dlatego że no, nie mamy zawodników porównywalnych do niego w tym wieku, zaznaczę, którzy liczą się w tej bardzo, bardzo szerokim gronie zawodników z czołówki rankingu. Bo dla mnie, mierzmy siły na zamiary, patrząc na to, kogo możemy w tej chwili w Polsce wystawić i kto jest zauważany na świecie, no to Patryk Szymański jest zdecydowanie najmłodszy. Na liście są oczywiście lepsi od niego. Na chwilę obecną zawodnicy starsi, ale tak jak wspomniałem, te 4 lata to jest rzeczywiście bardzo dużo. Nie to, że Stryczu czy Adasiowi wypominam wiek, tak jak wspomniałem, nie, absolutnie nie wypominam, ale teraz takie pytanie, no bo mówi się o tym, że no, nic z niego nie będzie, mówię o Patryku Szymańskim cały czas, nie widać postępów, to nie jest do końca prawda, po pierwsze z tymi postępami, a po drugie jestem ciekaw, który z tych, którzy dzisiaj tak mówi, był takim wielkim kibicem na przykład Kamila Szeremety czy Michała Syrowatki 2 lata temu, nie 4 lata temu, 2 lata temu. Ile z tych kibiców
którzy dzisiaj mówią, że nic nie będzie z Patryka, mówiło dokładnie to samo o Szarym Mecie czy o Syrowatce. Syrowatce przed zwycięstwem w Anglii, Szarym Mecie przed zdobyciem Mistrzostwa Europy. 95%. Przyznajcie się, panowie i panie, że dokładnie, nie wiem nawet na pewno, czy znaliście te nazwiska, więc tego typu okrzyki są, nie mają większego sensu, nie mają przede wszystkim oddania w rzeczywistości, bo miejmy dobrą pamięć i bądźmy uczciwi wobec tych, którzy walczą dzisiaj, których dzisiaj jesteśmy fanami, a rok czy dwa lata temu nie wiedzieliśmy, że oni istnieją. Ja na przykład karierę Patryka Szymańskiego na pewno będę obserwował, chociażby z tego powodu, o którym mówiłem, że naprawdę stara się zrobić coś wokół siebie. Przeznaczone są na to odpowiednie finanse. Patryk nie lubi, jak ja mówię o pieniądzach, no ale boks i pieniądze i przygotowania to niestety jest jakaś tam całość. To nie jest tak, że to jest znikąd. Także ja karierę Patryka Szymańskiego będę obserwował, bo z młodego pokolenia polskich mięściarzy to jest dla mnie absolutnie czołówka. Jak już mówię o tym młodym pokoleniu i o tym, co było kiedyś, co Państwu mówi rok 2007 i Kielce? Prawdopodobnie niewiele, tym z Państwa, którzy nie siedzą mocno w boksie, natomiast radzę sobie przypomnieć galę, która miała miejsce właśnie w 2007 roku w Kielcach. To była gala, walka reprezentacyjna pomiędzy reprezentacją Polski i reprezentacją Anglii. Po stronie polskiej byli m.in. Szpilka, Zimnoch, Talarek, Szot, Nowosada. Państwo znają kariery tych pięściarzy, których w tej chwili wymieniłem, wiedzą w jakim punkcie ci pięściarze polskie, których wymieniłem, w jakim punkcie rozwoju czy przebijania się w światowych rankingach ci pięściarze są. Ja teraz rzucę, kim byli rywale Polaków, czyli w tym samym czasie ci sami zawodnicy angielscy, których w tej chwili nazwiska przeczytałem, byli na swojej własnej drodze rozwoju. Więc to jest tak: Luke Campbell, Tony Bellew, Price, Groves, Gavin DeGale. To są mistrzowie świata, byli mistrzowie świata, albo zawodnicy pierwszej czwórki, pierwszej piątki, mówię jeszcze o Gogo, który tam wtedy walczył, wymienić. Proszę porównać sobie rozwój karier tych zawodników. Do czego zmierzam? Nie chcę się ani naśmiewać z tych zawodników, którzy wtedy walczyli w reprezentacji Polski. Artur Szpilka był na przykład juniorem. Przyzwoity występ przeciwko Tony Bellew. Przez prawie dwie rundy równy rywal, później już dominował Tony, dominował Bellew w tej walce. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że właśnie najtrudniejsze w każdym sporcie, a wydaje mi się, że w sporcie pod nazwą boks, jest przeskoczenie z zawodnika, o którym się mówi, że jest młody, zdolny i perspektywiczny, do tego, który te oczekiwania spełnia. Co należy zrobić, żeby, powiedzmy, zawodnika, który jest na tym samym poziomie albo na podobnym wiekowo, dalej był mistrz świata, pretendent, zawodnik, choćby, tak jak wspomniałem, mierzmy siły na zamiary, pierwszej dziesiątki światowego rankingu. Co należy zrobić? To jest bardzo długa historia. Wydaje mi się, że brakuje w tej chwili trenerów, brakuje sparring partnerów, brakuje wielu, wielu rzeczy. To już jest kwestia na inny vlog, żeby te nazwiska polskie, które dzisiaj pamiętamy i z którymi łączymy jakieś nadzieje, zamieniły się w nazwiska, które będziemy oklaskiwali podczas najlepszych gal na świecie. Temat numer dwa, który się zrobił gorący, kiedy byłem w Polsce, to jest oczywiście powrót Andrzeja Fonfary. Pierwsza walka od 12 lat, o ile dobrze pamiętam, Andrzeja w Polsce, od razu mocne wejście, torwar. Rozmawiałem przed chwilą z Markiem Fonfarą, takie informacje, których Państwo nie przeczytają na razie jeszcze nigdzie. Ja może napiszę coś większego, no bo 3 godziny vlogów nie będę robił, chociaż niektórzy z Państwa mnie namawiają, żebym takie vlogi robił. Andrzej Fonfara, proszę się nie bawić o sponsorów, państwo polskie Andrzeja Fonfary sponsorować nie musi. Będą, właściwie są już sponsorzy, jest 3 głównych sponsorów, do tego są dwie, trzy inne wielkie firmy, wielkie marki, które wchodzą w ten biznes pod nazwą promocja gali 16 czerwca w Polsce. Na dzień dzisiejszy ci sponsorzy mogliby zrobić wielką galę. Wiem, że zrobią wielką galę, więc proszę się nie obawiać, to będzie wszystko w porządku. Do tego nie będzie to, może nie tylko, bo to byłoby za mało, walka Andrzeja Fonfary, to będzie cała bardzo dobra gala.
Marek powiedział mi, że absolutnie w grę będzie wchodził przynajmniej jeden tytuł, oczywiście pomniejszego rodzaju, ale czasami takie, te jak kibice to ironicznie nazywają, półpaski się przydają, dlatego że bez półpaska pod nazwą IBF Intercontinental, to chyba był, niejaki Eric Molina nigdy w życiu nie zarobiłby ciężkich pieniędzy dla siebie i dla Dona Kinga, wygrywając z Tomkiem Adamkiem, a później walcząc z Anthony Joshua. Więc o tym pamiętamy. Ekipie Andrzeja Fonfary bardzo zależy na tym i słusznie, żeby walka była wystarczająco trudna, żeby Andrzej trafił do rankingu w wagi junior ciężkiej. To jest moim zdaniem bardzo dobry cel. Andrzej Fonfara nie musi walczyć, żeby dorobić na chleb czy następny samochód, bo na to ma. Natomiast ma ciągle cele sportowe. Przyklaskuję każdym, którzy te cele sportowe mają i nigdy nie obrażam się, jeśli im wychodzi, a klaszczę im, jeśli im nie obrażam się, jeśli im nie wychodzi, a klaszczę, jeśli im wychodzi, dlatego że to jest ważna sprawa dla każdego sportowca, dla Andrzeja Fonfary. Fakt, że będzie to walka rankingowa przynajmniej o jeden pas, jest na pewno ważny. A ważne jest dlatego, że przez sekundę się zastanawiałem w tej chwili, ponieważ jak Państwo wiedzą, wszystko to leci na maksymalny żywioł, ten vlog. Czy tą informację Państwu podać, ale podam, bo uważam, że jest ultra ważna. W każdym razie dla kibiców VOX-u. Otóż dowiedziałem się z dwóch. Najpierw w Polsce, jak jeszcze byłem, doszła mnie taka informacja. Jak przyleciałem tutaj do Chicago z powrotem, sprawdziłem ją. Jest bardzo, bardzo duża szansa. Nie mała, bardzo duża szansa na to, że odbędzie się druga edycja turnieju World Boxing Super Series w wadze junior ciężkiej. Tak, nie przesłyszeli się Państwo, w wadze junior ciężkiej. Co by to oznaczało dla nas, dla polskiego boksu, to nie muszę chyba nikomu powtarzać. Głowacki, Masternak, być może Fonfara. Z tych nazwisk, które podpadały w tym turnieju, który teraz oglądaliśmy, który sportowo był fenomenalny, no to ja Dorticosa mogę oglądać zawsze. Ja Bradysa mogę oglądać zawsze. To są wojownicy. Więc proszę sobie wyobrazić, te nazwiska, które w tej chwili podałem, dołączając do tego Andrzeja Fonfarę, i mamy kolejny doskonały turniej. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało mi się to zupełnie niemożliwe. Nawet o tym zupełnie nie słyszałem, żeby można wskrzesić po raz drugi tą wersję. Natomiast dzisiaj, jak to przemyślałem, uważam, że jest to bardzo, bardzo dobry pomysł i oby do niego doszło. Podobno informacje na ten temat mają być podane stosunkowo szybko, czyli w ciągu miesiąca czy półtorej. Jeśli coś takiego zostałoby zrealizowane, brawo dla organizatorów, bo pięściarzy w tej kategorii wagowej na świecie są jeszcze na przykład Tabiti, jest reprezentowany przez Mayweather Promotions. To są naprawdę dobri pięściarze, a dobrego nigdy nie za mało. To jest ten etap, to jest ta część pod nazwą Andrzej Fonfara. Teraz ostatnie rzeczy, mianowicie raport z Minnesoty. Jak Minnesota, to Joe Yabel. Jak Joe Yabel, to 21 kwietnia gala Polsat Boxing Night w Częstochowie. Żyjemy w XXI wieku, gdzie istnieje coś takiego jak Google Tłumacz. I to wszystko, co Państwo piszą, albo artykuły, które okazują się w polskich mediach, ktoś tam, widzę, w Minneapolis bardzo dobrze śledzi. Dlatego, że dzisiaj połączyłem się z trenerem, o tym również w wersji pisanej troszeczkę później, po publikacji tego vloga. Rozmawiałem z trenerem i z menadżerem Joe Yabela, którzy byli tak poinformowani o tym, co się pisze w polskich mediach, jakby mieli kogoś tam na miejscu, który im to tłumaczy. Proszę mi wierzyć, to nie jestem ja. A z wielu powodów, pierwszy z nich, staram się stać pomiędzy tego typu rzeczami. Nie chcę występować ani po stronie Tomka Adamka, ani po stronie Joe Yabela. Mnie interesuje dobra walka i jestem pewien, że ta dobra walka będzie. Ale do czego zmierzam? Dlatego, że trener i promotor zaśmiewali się, że z faktu, że większość z nas przewiduje, ja włącznie, ale ja pozostanę przy swojej opinii, że ta walka będzie trudna dla Tomka Adamka przez pierwsze 4, 5, 6 rund, a później straci nogi Joe Yabel, straci siłę ciosu i to będzie w ogóle przyjemny spacerek dla Tomka. Przygotowany jest na dzień dzisiejszy na 85% czy na 90% Joe Yabel. Wagowo jest dokładnie taki sam dzisiaj, czyli na ponad miesiąc do walki z Tomkiem Adamkiem Joe Yabel. Do tego
nie był do końca przekonany jego trener, czy jest sens, żeby Joe Yable był lżejszy, dlatego że to jest ta waga, w której on się czuje najlepiej. Ja też do końca nie wiem, czy oni jak ze mną rozmawiają, to biorą pod uwagę, że no mam te, tak powiem, Polish connection i że powiedzą mi jedno, a tu nagle przyjedzie Joe Yable, który będzie 15 funtów, czy tam, czyli te 6 kg lżejszy, bo też może tak być, absolutnie biorę taką sprawę pod uwagę. Natomiast wcale mi się nie dziwię, jakby przyjechał mając dokładnie tyle samo, ale był lepszy przygotowany kondycyjnie. Mówiłem Państwu o tej gali, którą Premier Boxing Champions, na której miał wystąpić jako jedna z dwóch walk, które będą pokazywane. Otóż dowiedziałem się, że jednym z głównych kandydatów na rywala Joe Yabella w tej gali, z której zrezygnował, był Travis Kaufman. To jest nazwisko wymieniane dosyć często przy okazji rozmów ewentualnego przeciwnika Babyface'a. Były też opcje takie, że być może Travis Kaufman by zawalczył z Tomkiem Adamkiem, on zażądał horrendalnej sześciocyfrowej sumy, mówiąc, że za mniej nie walczy. Natomiast walka z Joe Yabellem byłaby na pewno ciekawa, ale tego problemu już nie mamy. Także przygotowania pod kątem Tomek Adamek zostały rozpoczęte już znacznie, znacznie wcześniej. I można się spodziewać, że Joe Yable przyjedzie przygotowany najlepiej w życiu, dlatego że rozpoznawalność nazwiska jest zupełnie inna. Travis Kaufman to jest nazwisko znane, ja nie wiem, ilu tysiącom ludzi w Stanach Zjednoczonych, ale na pewno nie dziesiątkom tysięcy. Natomiast Tomek Adamek jest nazwiskiem rozpoznawalnym w amerykańskim boksie od bardzo dawna i wydaje mi się, że pod dokładnie tym kątem i z tego powodu, a może niekoniecznie ze względu na pieniądze, bo ta różnica między tym, co miał zapłacone mieć Joe Yable walcząc u siebie w domu w Minnesota Valley Armory i co ma walczyć i co ma mieć zapłacone, co będzie miał zapłacone w Częstochowie, była minimalna. Proszę mi wierzyć, to nie była jakaś wielka różnica. Tutaj zadecydowały kwestie sportowe, z czego ja się bardzo cieszę, dlatego że to oznacza, że ten Joe Yable przyjedzie jak w najlepszej formie. Tomek zawsze jest w najlepszej formie i możemy się spodziewać naprawdę, naprawdę dobrej walki. Na mnie interesujące było to, że mówiono, że właśnie Kaufman miał być rywalem Abela w Minnesocie, dlatego że to nie jest zawodnik aż tak strasznie odległy od tego, co robi Tomek Adamek, więc w ringu. Więc to jest na pewno interesująca informacja. Ja tą informacją i tym, o co mówiłem na temat turnieju World Boxing Super Series, się z Państwem żegnam. Obiecuję, że jeśli jakieś informacje będą z ostatniej chwili, to zrobimy jakieś takie mini wydanie vloga. Wracając do mojej pierwszej informacji, dostałem parę e-maili na temat, dlaczego pokazałem tylko tą rundę, w której Patryk Szymański nokautuje. Obiecuję, że jak to się skończy, to ja wrzucę tą rundę numer 1, bo też tam ją gdzieś z balkonu w Poznaniu, z hali UAM, mojej alma mater, nagrywałem. Także Państwu życzę miłego dnia. Mam nadzieję, że Państwo będą wracali do tego vloga. Jak zawsze rzeczy bieżące, rzeczy najważniejsze dla polskiego sportu na gorąco i można mnie spokojnie z tego wszystkiego, co mówię, w tej chwili rozliczać. Pozdrawiam, życzę lekkiego, łatwego tygodnia pracy i jak najszybszego weekendu. Pozdrawiam serdecznie.